Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie na tle polskiego parlamentu i pytamy, czy Donald Tusk wróci do tegoż polskiego parlamentu, do polskiej polityki, czy będzie występował w innej roli jako przewódca, czy też właśnie to, uwaga, trudne, pełniący obowiązki Platformy Obywatelskiej, PO-PO Platformy Obywatelskiej. W jakiej roli wróci? Czy ma po co wracać? Czy tak naprawdę jest to ostatnia akcja Donalda Tuska, jak pisze nasz gość, Jan Rokita, publicysta tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Czy Donald Tusk ma po co wracać? Czy Polacy chcieliby, żeby wrócił do kraju? To sondaże, które już przeprowadzono, więc 44,8% badanych nie chciało powrotu byłego premiera do rodzimej polityki. To jest sondaż dla Rzeczpospolitej, ale jest jeszcze jeden, który Państwu pokażemy. Sondaż, który mówi już o skutkach, czyli co się wydarzy, gdyby Donald Tusk wrócił, jaki efekt dla opozycji przyniósłby powrót Donalda Tuska do polityki, osłabienie opozycji. 41% badanych aż, można powiedzieć, i 35% wzmocnienie opozycji. Nie wiem, 24%. Jaki to będzie efekt, zdaniem Jana Rokity? Wie pani, żeby mówić o efekcie, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego efekt. Powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Że to jest, powiedziałbym, powrót Tuska to jest hasło całkowicie zmitologizowane, prawda, w debacie publicznej, ponieważ w ogóle nie wiadomo, co tak naprawdę ono miałoby faktycznie oznaczać. Ja oczywiście czytam gazety i portale i przeczytałem, że Donald Tusk ma za chwilę zostać na powrót szefem Platformy Obywatelskiej. Natomiast przyznam się pani szczerze, że jak to przeczytałem, to nie uwierzyłem przede wszystkim, dlatego że no jest to, wydał mi się na pierwszy rzut oka, zresztą to pomysł tak nonsensowny, pozbawiony racjonalności, pozbawiony politycznego sensu, ryzykowny i tak dalej, że nie bardzo bym rozumiał w ogóle, kto, dlaczego i po co miałby coś takiego przeprowadzać. No, Platforma musiałaby rzeczywiście utracić jakieś resztki politycznego instynktu samozachowawczego, prawda? Więc oczywiście urok polityki i piękno polityki polega na tym, i to była moja druga myśl, jak to przeczytałem, że może się zdarzyć wszystko. To znaczy, że ludzie, zespoły ludzkie robią w historii, robili i będą robić do końca świata rzeczy tak absurdalne z punktu widzenia zdrowego rozsądku, celowości, efektywności, skuteczności, czegokolwiek, że wszystko może się zdarzyć. No w związku z tym również rzecz tak, tak bezsensowna dla analityka. No może się tak naprawdę wydarzyć, bo cuda się w polityce zdarzają, więc to wszystko zależy od tego, tak naprawdę dopiero co się stanie, wtedy będzie można to, wtedy będzie można oceniać tego skutki. Rzecz w tym oczywiście, że po pierwsze tutaj, no to jak pani pokazała te badania, ludzie mają, nawet kiedy nie mają szczegółowego rozeznania spraw politycznych, to mają taką naturalną intuicję zdrową, prawda? I ta intuicja często jest, pokazuje się właśnie wyraźnie w tego rodzaju sondażach. Z punktu widzenia, znaczy jeżeli problemem jest wizerunkowy kryzys Platformy Obywatelskiej i spadek w sondażach, prawda, no to z punktu widzenia naprawy takiego stanu rzeczy przez Platformę, Tusk jest w sposób oczywisty dla każdego, kto ma trochę zdrowego rozsądku, pomysłem tysiąckrotnie gorszym niż Trzaskowski, który jest lubiany, popularny, ma medialną osobowość i ogromne rzesze zwolenników. A niewykluczone, że jest nawet gorszy od, z tego punktu widzenia jest gorszy dla Platformy niż Budka, dlatego że w przeciwieństwie do Budki za Tuskiem ciągnie się pewna, częściowo zresztą świadomie przez PiS stworzona przez lata, czarna legenda, prawda? To znaczy legenda
premiera, który podnosił wiek emerytalny, który ma za uszami Smoleńsk, który, to jak pani widzi, dla jednych wiek emerytalny jest ważny, dla drugich jest Smoleńsk ważny. Wreszcie no ten czarny PR, który wobec Tuska stosowano przez wiele lat ostatnich, że on jest niemal zdrajcą ojczyzny, prawda, na zewnętrznych usługach i tak dalej, to aczkolwiek nikt racjonalnie, nikt w moim przekonaniu racjonalny tego nie traktuje do końca serio, ale to nie jest tak, że to się nie przykleja do gęby polityka. No więc to są wszystko powody, dla których tego typu operacja w sposób oczywisty nie spełniłaby swoich celów. I to jest jakby jeden problem, a do tego dochodzi drugi problem, to znaczy, o którym piszą media ciągle, to znaczy wszystkie, to pani się pewnie lepiej na tym zna niż ja, wszystkie napięcia wewnętrzne, animozje, konflikty wewnątrz obozu opozycji. No właśnie, bo o to chciałam też... Które coś takiego by stworzyło, więc jakby jest drugi punkt. Więc po co to chciałam pana dopytać, jeśli można. To w ten sposób właśnie się komentuje tę sprawę, że to Platforma Obywatelska, to działacze oczekują na powrót Donalda Tuska. Oczywiście nie wszyscy, bo ważne są te wewnętrzne tarcia. No ale to oni spoglądają na Donalda Tuska jako tego zbawcę partii, który przyszedłby, wróciłby na tym białym koniu i uratował Platformę tonącą. Natomiast czy to jest w interesie Donalda Tuska? Bo o ile mówimy o tym, pan to powiedział, że może się wydarzyć rzecz dla analityka nieracjonalna, ale czy Donald Tusk, patrząc na jego dotychczasowe działania, choćby także zamianę stanowiska premiera polskiego rządu na stanowisko lepiej płatne w Brukseli, czy on kierował się właśnie swoim interesem i czy w jego interesie teraz byłby ten powrót? Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, zresztą za chwilę państwo posłuchają, mówił bardziej o roli Donalda Tuska jako takiego doradcy, właśnie guru opozycji. Posłuchajmy. Donald Tusk jest najbardziej doświadczonym polskim politykiem, zarówno tutaj w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jego pomoc dla opozycji, dla Polski jest bardzo, bardzo potrzebna. No właśnie, potrzebna? No to jest slogan, no to jest oczywiste przecież. Znaczy, Tusk jest częścią opozycji i Tusk na swój sposób od lat nigdy tej opozycji nie przestał wspierać, prawda? To znaczy chociażby prowadzi bardzo aktywną kampanię antypisowską i antyrządową na portalach społecznościowych, co jest zresztą, spotyka się z żywym odzewem w Polsce, jest odnotowywane, więc pewnie to Tuska może cieszyć. No więc jakby nigdy się z tej roli nie wycofał. To znaczy, jeśli popatrzeć na tę, sporządzić taką hipotetyczną listę ludzi, którzy w mediach zajmują się zwalczaniem rządu Morawieckiego i w ogóle PiSu i Kaczyńskiego, no to Tusk zawsze był, jest na tej liście w samej czołówce, jeśli nie nawet number one, prawda? Więc pod tym względem się nic nie zmienia. W tym sensie Tusk w debacie polskiej jest cały czas obecny jako wróg rządu, który nie kryje tego, że chce doprowadzić do zmiany władzy w Polsce, co jest rzeczą zupełnie naturalną, skoro był przez lata liderem alternatywnego obozu politycznego. Ale myśmy powiedzieli o interesie Platformy, tak. To znaczy w takiej operacji ponownego utożsamienia Platformy wyłącznie z Tuskiem, Platforma oczywiście nie ma żadnego interesu, to znaczy gdyby to zrobiła, to popełniłaby zapewne błąd i musiałaby zebrać tego bardzo negatywne konsekwencje w dość nieodległym czasie. Natomiast pani pytała o drugą stronę, no bo to jak wiadomo interes jest... Interes Tuska, tak. Tak, z tym bojem słynnym, prawda, że ambaras polega na tym, żeby dwoje chciało naraz, więc jest też ta druga strona. No, można by powiedzieć tak, patrząc z perspektywy takiego dość obiektywnego obserwatora, Tusk ma powody po temu, a żeby próbować odegrać jakąś rolę w polskiej polityce, z bardzo prostego powodu, ponieważ nie ma już żadnej roli do odegrania w polityce pozapolskiej, prawda? To znaczy jego rola w polityce europejskiej uległa bardzo fundamentalnej redukcji, raz z powodów oczywistych, to znaczy, że jego dwie kadencje przewodniczącego Rady w Unii Europejskiej, Rady Europejskiej się skończyły i w związku z tym, a w Unii bardzo istotną rolę odgrywają pozycje instytucjonalne. Jak ktoś traci pozycję instytucjonalną, to traci wpływ.
Ale jeszcze ważniejszym czynnikiem spadku znaczenia Tuska w polityce europejskiej w tej chwili jest to, że koniunktura, dużo by o tym mówić, dla polskich polityków w ogóle jest w tej chwili w Europie na powrót zła. Parę lat temu była dobra, prawda? Więc to, o czym ostatnio mówił w Rzeczpospolitej minister Rau, prawda, jak to w Europie i w Ameryce się z Polską nie liczą, to dotyczy w takim samym stopniu obozu rządowego, jak i Tuska, prawda? To znaczy problem polega na tym, że z Tuskiem się też już przestali liczyć całkowicie. W związku z tym widać, że on, a za chwilę jeszcze odejdzie jedyna wpływowa osoba, z którą on mógłby utrzymywać jakiś kontakt, czyli kanclerz Niemiec, prawda? We wrześniu kończy się jej władza, w związku z tym on już nie będzie miał żadnego oparcia, więc cały ten, cała ta nowa sytuacja może być przyczyną jego takiej, powiedziałbym, naturalnej zupełnie frustracji i stąd on może myśleć o polskiej polityce, tylko że myśleć, co znaczy myśleć o polskiej polityce, to znaczy w moim przekonaniu on może myśleć rozsądnie o odegraniu jakiejś roli w doprowadzeniu do końca władzy PiSu i Kaczyńskiego, bo wydaje mi się, że to jest jakby jego nadrzędny cel. I jeżeli by się spiął, jeżeli by się temu poświęcił, jeżeli podjąłby jakieś ryzyko, to mógłby tutaj jakąś rolę odegrać w moim przekonaniu, natomiast nie jako formalny szef partii, dlatego że to do niczego mu w tej chwili nie jest potrzebne i w moim przekonaniu nie służy ani jednej, ani drugiej stronie. Ktoś chyba jakiegoś zresztą w tej sprawie musiał, ktoś musiał puścić jakąś plotkę i to ktoś, wydaje mi się, wpływowy, kto lubi kształtować nieprawdziwe informacje w mediach. Jak wiadomo, media kochają się w nieprawdziwych informacjach współcześnie, zwłaszcza jeśli one mają wymiar sensacyjny. Ja nie mam oczywiście żadnej wiedzy, ale moje doświadczenie wieloletnie z życiem politycznym podpowiada mi, że cała ta historia z objęciem przez Tuska przewodnictwa partii to jest właśnie tego rodzaju, powiedziałbym, prowokacja jakichś wpływowych ludzi na scenie medialnej, którzy zainspirowali media do pisania o tym, a nie odzwierciedlenie żadnej rzeczywistości. Oczywiście, powtarzam, mogę się mylić, bo nie mam wiedzy, a prowadzę jedynie analizę. Analiza może zawsze natknąć się na jakiś problem błędu. Czemu ma służyć ta prowokacja? Czy ma przestraszyć Prawo i Sprawiedliwość? Jak poradzi sobie z tym ewentualnym znowu powrotem Zjednoczona Prawica? No właśnie, bo to też jest szeroki temat, wiele się... Najczęściej jest tak, i to tu znów mogę o swoim własnym doświadczeniu mówić z polityki, najczęściej jest tak, że jeśli tego typu informacje rzeczywiście nieprawdziwe, prawda, się pojawiają w głównych mediach i są natychmiast powtarzane przez bardzo różne media, przy założeniu, że to jest nieprawdziwa informacja, prawda, bo tak w tej chwili zakładamy, choć jak powiadam, cały czas nie mamy tej pewności, przecież ja w każdym razie nie mam takiej pewności, to najczęściej tego typu informacje są wprowadzane do obiegu publicznego po to, żeby sprawdzić reakcję, prawda? To jest jeden z takich ulubionych trików, którzy uprawiają sami politycy albo ich PR-owcy, prawda? To znaczy ludzie, którzy zajmują się kształtowaniem opinii publicznej. Jeżeli pani wpuszcza w główne media jakąś informację, która jest informacją fałszywą, ale budzi sensację, to logika debaty publicznej jest taka, że mnóstwo ludzi zaczyna się odzywać. To jest na zasadzie uderz w stół, nożyce się odezwą. I natychmiast widać, kto chce tego, kto nie chce, kto jest entuzjastą, kto jest wrogiem. Pojawiają się badania opinii publicznej, czy jest poparcie dla takiego, dla takiej akcji, czy nie ma poparcia dla takiej akcji, prawda? Dokładnie wedle reguły uderz w stół, nożyce się odezwą. Więc te nożyce teraz po prostu na stole, to one aż podskakują od kilku dni, prawda? I brzęczą tak, że jakie medium pani nie otworzy, to pani cały czas słyszy te podskakujące, odgłos tych podskakujących nożyc, prawda? To jest dokładnie ta sytuacja. Myślę, że Tusk, jego doradcy medialni, jak i ludzie z kierownictwa Platformy, uważnie się temu przyglądają, bo to jest dla nich z pewnością bardzo interesujące, co się mogłoby dziać, gdyby i tak dalej. Dalej, prawda? Na zasadzie takiego trybu podwójnie przypuszczającego, o, tak bym to powiedział. No, pozostajemy w takim razie na razie w niewiedzy. Zobaczymy, co się wydarzy do tematu zapewne, bo te nożyce cały czas się odzywają. Będziemy wracać. Za teraz bardzo dziękuję. Jan Rokita, publicysta Tygodnika Sieci. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia życzę w ten upał. Dziękujemy również i dziękujemy szanownym państwu za uwagę. Za chwilę kolejne punkty naszego programu. Nasi publicyści, gorące pytania, ważne, bieżące tematy. Zapraszamy.